Sześć to na pełny. A to jest wybór na piątka. Bardzo miło nam powitać Was w naszym nowym formacie, w którym to Wy decydujecie, którą parodię mamy nakręcić w pełnej wersji. Dzisiaj dostaniecie 5 propozycji na temat żarcie. 5 krótkich propozycji, a później przez 10 dni będziecie mogli głosować na Facebooku i na Facebooku. Na Facebooku i na YouTubeu, którą mamy zrobić pełną wersję parodii. To my się jeszcze widzimy w tym odcinku, a teraz sprawdźcie nasze propozycje. Pierwsza propozycja. Jedziemy. Propozycja numer 1 to Jason Polonez i jajem kebaba. Ty zawsze wiesz, co dla mnie wziąć. Baranina, mieszany sos. Ma na grubym być, ma na grubym być, ma na grubym być. Zawsze kiedy jestem głodny, to jem kebaba. Zawsze kiedy jestem smutny, to jem kebaba. Ja jem kebaba, o ja jem kebaba. Czuję się na niebo w gębie. Jak jem kebaba, ja jem kebaba. Dwójka to długo oczekiwany powrót burrito Bukowskiego. Ale teraz mieszam twoim palcem i z centrosu skóry. Boję się, że jak go wyjmiesz, to dotkniesz mojej fryzury. Twoje włosy pachną jak frytura w restauracji. Palce błyszczą się od cukru jak po kandyzacji. Ser na bekonie, twoje włosy pachną jak frytura w restauracji. Po co mi ten ketchup, skoro zjadłaś moje placki? A na dokładkę pieczywo i pieczone ziemniaczki. Twoje włosy pachną jak frytura w restauracji. Słuchajcie, no pierwsze propozycje, no dzisiaj poziom naprawdę. Jesteśmy dumni, że tacy artyści u nas grają. No słuchaj, nie będę ukrywał, że jest to czołówka polskiej sceny w tym momencie. Teraz tak, w roli ścisłości. Poprawny głos oddany na utwór wygląda tak na przykład. Ale są też takie, że tak nie można robić. Nie, tak nie można. No bo to nie jest ważny głos. Można tak napisać, bo prawda, no nikt tutaj, ja cię nie znajdę przecież, no bo ja tu muszę nagrywać wybór do piątki, a nie mam czasu szukać takich ludzi. Tak. To co? Dalej. Dalej. Numer 3. Debiut. Sandra Grześciak i tamta wędlina. Tamta wędlina w sklepie niedaleko stąd. Żeby ją kupić czasem nawet kusi mnie. Napompowana wodą, każdy widzi to. Chcą mi ją sprzedać, ale głośno mówię nie. Czy na pewno, czy już znasz ją? Nie chcę jej jeść, chociaż dobry ma smak. Konserwanty i niepoznany jej skład. Nie pochłonę jej, kiedy ty będziesz chciał. Konserwanty i niepoznany jej skład. Propozycja czwarta w tym tygodniu to The Flags i Kęścikland. Nie daję się. Bierz zupę jaka jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ostatni kęs, widzisz, że... Chodzimy, akcja! Cześć, to Discount, schaby do góry! Tylko dziś, dla wybornej piątki mój nowy kawałek, tylko polska wędlina. Zapraszam! Mocne uderzenie Discounta, tylko polska wędlina to ostatnia propozycja w tym zestawieniu. Na, 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 na. Tylko polska wędlina mocno wędzi się, w tym dymie pozostać chce. Co tam jakieś choriza, szynki z farc walckie, jestem tym co jem. Tylko polska wędlina mocno wędzi się, w tym dymie pozostać chce. Co tam jakieś choriza, szynki z farc walckie, wolę kaszankę. 10 dni macie na wasze głosy i za 2 tygodnie widzimy się na ogłoszeniu wyniku. Więc jeżeli się podobało, no to słupki w górę. I łapki w słupki. Prawda, ja jadę do babci. Mówię, babciu coś tam, a o czym była ta piosenka? Babcia się śmieje, mówi, nie wiem, ale ładnie wyglądałeś. I wszystkim sąsiadkom pokazuje, to jest dobre zachowanie. Kochani,
To widzimy się za 2 tygodnie. Piszcie, jakie tematy tutaj byście chcieli, żebyśmy przyfasolili.